Cześć, witam Was serdecznie na Megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj kolejny zestaw z klocków Mega Bloks, a będzie to wróżkowa kryjówka Barbie. Lalka Barbie, która dołączona jest do zestawu, jest dosyć mała, no ale nadal jest to Barbie. Jest ona w wydaniu takim wróżkowym, ponieważ jest to kryjówka wróżek. Barbie ma bardzo ładne, przezroczyste, brokatowe, kolorowe skrzydełka z różowymi ornamentami. Od razu widać, że jest ona wróżką. Z tyłu skrzydła są specjalnie przyczepione, żeby nie odpadły. Jeżeli chodzi o jej wygląd, to na włosach mamy kokardkę z logo Barbie. Możecie ją zdjąć i przyczepić z tyłu głowy. Drugą taką ozdobą, którą możecie wykorzystać, jest gwiazdka, którą możecie odczepić od różdżki. Różdżka również jest dołączona do zestawu, jest w kolorze niebieskim, no i w kształcie serduszka. Przyczepię do niej teraz tą gwiazdkę. Wygląda moim zdaniem trochę bardziej bajkowo. Barbie ma jasne blond włosy, spięte w dwie kiteczki. Dodatkowo ma ona sukieneczkę składającą się z żółtego topu w takim wzorze kwiecistym. Przewiązana jest niebieskim paskiem, a pod spodem ma gumową, różową, brokatową spódniczkę. Możemy ją zdjąć. No i pod spodem, jeżeli nie chcecie mieć Barbie w spódniczce, będzie Barbie w niebieskich shortach. Do całości Barbie ubrała pomarańczowe sandałki na wysokim obcasie. Jest ona umieszczona na takim specjalnym uchwycie, który pozwoli Wam przyczepić ją w dowolne miejsce Waszego domku. Z zewnątrz domek prezentuje się bardzo ładnie i bardzo dziewczęco. Jest on fioletowy, ma białą fasadę, zielone okienka oraz bardzo ładny i bardzo ozdobny zielony dach, który jest zrobiony z liści albo jest w kształcie liści. No i od razu wiadomo, że jest to domek elfów. Domek elfów czy też domek wróżek, jednakowo jest to na pewno domek zwierzątek, które mieszkają w lesie wśród natury. Przejdziemy teraz do środka. Jak widzicie, mamy tutaj wiele zielonych elementów, co oczywiście przypomina nam, że mieszkamy na łonie natury. Mamy tutaj jeden duży kwiat. Wydaje mi się, że może on robić za lampę, ponieważ jest bardzo wysoki i ma duży kielich kwiata, który może robić za klosz. Dalej mamy oczywiście kwiatki, które sobie rosną. A tutaj znajduje się magiczny stół, który zrobiony jest z konarów drzewa, na którym rosną liście i różowe kwiatuszki. Na takim stole możecie położyć swoją różdżkę, tutaj też przysiadł sobie motylek, ale jeżeli stwierdzicie, że stół Wam jest niepotrzebny, to oczywiście ten mebel może robić za łóżko. Możecie położyć swoją lalkę. Tu oczywiście mamy poduszkę, a pod spodem prześcieradło. Nie wiem, czy zdążyliście już zauważyć, ale mamy tutaj dwóch przyjaciół Barbie. Jeden znajduje się na konarze. Jest to świnka morska, a drugi przycupnął sobie przy okienku. Jest to druga świnka morska. Są to przyjaciele Barbie, którzy pomagają jej w codziennych przygodach. Łóżko czy też stół ozdobione są z jednej i z drugiej strony specjalnymi liśćmi, które mogą oczywiście robić za półeczki. Może też sobie tutaj przycupnąć motylek. Możecie je wykorzystać dowolnie jak tylko chcecie. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni. W zestawie znajdziecie komplet naklejek, które posłużą Wam do udekorowania Waszego pokoiku. Jak widzicie, ja nakleiłam je na ściany, tutaj na poduszkę, na stół, na kępkę trawy, nawet biedronka znalazła się na moim dachu. Wszystko również zależy od Waszej kreatywności i od Waszej wyobraźni. W zestawie oprócz kryjówki dla wróżki otrzymacie małą lalkę Barbie oraz dwie świnki morskie. Bardzo mi się to podoba. Również to, że możecie odgrywać tutaj swoje ulubione scenki, jest dodatkowym atutem. Jeżeli zestaw Wam się podoba, zapraszam serdecznie na megadyskont.pl.